W dzisiejszym odcinku sprawdzam z Bercią, jak daleko dojdziemy sobie na pumpkinowej trasie, ile zdobędziemy cuksów. Znaczy się, o cuksy nam tu nie chodzi, znaczy pochodzi, bo wiadomo, chodzimy tutaj, żeby zdobyć cuksy. Ale zobaczymy, jak daleko uda się dojść, stosując te wszystkie jednostki, które posiadamy. Czyli ja mam jetpacka, więc stawiam jetpacka. Tutaj postawiliśmy na początku oczywiście Scary Speakerman, żeby tutaj jakoś wyjść z tych początkowych wave'ów. Już jesteśmy na piątym wave'ie. Widzę, że tutaj jest autoskip, raczej autoskip, autoskip w postaci Berci, więc zobaczymy. No i pięknie, mój pierwszy jetpack Speakerman już jest na trzecim levelu, zaraz będzie miał czwarty level, no i jakoś tam to idzie. Jakoś jesteśmy już na siódmym wave'ie, zobaczmy, jak daleko zejdziemy. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Ja bym się cieszył, gdybyśmy doszli do 20 wave'u. A jeżeli da się jeszcze dalej, no to będzie jeszcze lepiej. Tylko jeżeli mnie tu zaraz coś zestunuje, no to już lepiej nie będzie. Ale widzę, że bossa zaraz ogarniemy. Jakaś jednostka by mogła paść oprócz bossa, żebym tutaj zarobił. O właśnie, o to chodziło. Żebym zarobił troszeczkę pieniążków. Boss padł. Super, super. Nie przeszedł. Więc powinno się udać. Powinno się udać pięknie. No i cudownie, teraz będzie chyba. Teraz będzie chyba tylko z górki. Oczywiście do 15 wave'u, bo na 15 wave'ie pojawiają się te nowe moby, te UFO. To jest chyba UFO. Dobrze mówię? Chyba UFO jest na 15 wave'ie się pojawia. Więc zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Dobra, tutaj zrobię to trochę inaczej. Nie będę leciał z tym jetpackiem od razu do 6 levelu. Dostaję tylko 1000 w tym momencie, tylko postawię już następnego jetpacka obok. Staram się go jak najciaśniej i jak najciaśniej i to będzie chyba tutaj. Tak jest, udało się. A, troszkę bliżej był postawiony, ale dobra, jest ładnie. I stawiam kolejnego jetpacka do poziomu 5. No i czas się powoli przygotować na UFO. Już jesteśmy na wave 12, UFO jest na 15, więc Bercia już stawia mecha. Mam nadzieję, że to tutaj ładnie nam wyjdzie, że obronimy się. Ja mam 3 jetpacki, staram się upgrade'ować do poziomu 5, chyba dobrze mówię, do 5, nie? Więc mają już ładny zasięg, bo aż tutaj sięgają. No, dobrze by było mieć ich więcej, no ale co zrobimy? Jak nie mamy kasy, to nic nie zrobimy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Oj, się pomyliłem, to nie było UFO. To nie było UFO, to były te jednostki, które tutaj nadlatują. O, Flying Buzz of Toilet. Są dwie, ale spokojnie, dam ją radę. Zobaczcie, pięknie, pięknie. Na solo nigdy ich nie dawałem rady, one sobie przelatywały, więc no, poszło całkiem sprawnie. Teraz w sumie nie wiem, czy potem UFO jest, czy nie ma. Teraz już jestem troszkę w kropce. Oj, leci samolot, zobaczmy. A, dobra, dobra, myślałem, że przeleci, że on jest taki szybki, że da radę nas ogarnąć, ale nie, nie ograł nas, więc spoczko. Spoczko, czy są jakieś UFO? Nie, jest wakum. Wakum, pierwszy wakum. Wakum chyba? Czy jakiś przeoczyłem? Teraz sam nie wiem. Sam nie wiem, czy coś przeoczyłem, czy nie, ale super! Super, idzie dobrze. Jest wave 15 i żyjemy. I nam chyba jeszcze nic się nie prześlizgnęło. Nie, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. No i zobaczcie, co ten mech tutaj robi. Wymiata, zobaczcie, te wszystkie malutkie jednostki, no to tutaj nie przechodzą. Znaczy przechodzą, dobra, przechodzą, ale naprawdę wymiata. Ogarnia połowę tych jednostek, więc całkiem spoko, całkiem spoko. O, zobaczcie, zasięg tego mojego jetpacka jest aż tutaj. A on jeszcze nie jest wymaksowany, bo jak będę miał 15 tych jednostek wszystkich postawionych, no to wtedy przeskoczę z nimi do levelu 6, ale na razie 5 level to jest dla mnie dobry level. Na razie idzie dosyć dobrze. O, jest UFO, jest pierwsze UFO, ale chłopaki, dziewczyny, zobaczcie, jak to idzie. Idzie bardzo ładnie, no muszę przyznać, pięknie idzie. No dobra, na razie jest ok. Na razie jest ok, zobaczymy, jak będzie dalej. teraz mamy Cloud Toilet, zobaczmy, jak z nią pójdzie. No, muszę przyznać, że na razie jest ok. Jest już pół życia. Dobra, chyba się uda. Nie od razu, dopiero gdzieś tutaj. Ale damy radę. Damy radę, powinniśmy dać radę. Tak jest, no zobaczcie, ile zostało. Oj, Wercio się martwi, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, damy radę. Jak ja tu mam zasięg? No zobaczcie, zasięg tutaj jest ogromny, więc spokojnie. O, panie i panowie, super. Super, pięknie poszło. Skip wave, skip wave. Idziemy po następną. Okej, jak widzicie, pojawił się Phantom Toilet. Phantom
toilet jest o tyle trudny, że on sobie przeskakuje. On w pewnym momencie sobie tutaj przeskoczy i leci dalej, więc mam nadzieję, że go pokonamy. Powinniśmy, tak, oj, dobra, dobra, martwiłem się, że nie. Martwiłem się, że nie, przyznam się bez bicia, martwiłem się, że nie damy rady, ale spokojnie, spokojnie. Potem będzie ich więcej chyba, więc mam nadzieję, że potem też sobie damy radę. Ja tutaj sobie nastawiałem więcej jednostek, już są na levelu pierwszym, jak tutaj się uspokaja, nie skipujemy wave'ów, więc tutaj spokojnie sobie jestem w stanie wybrać te jednostki. Nastawiałem sobie ich, wiem, że to już jest max, tą jednostkę potem usunę i dostawię jeszcze jednego. Wszystko wymaksuję, Wercia tutaj postawiła pełno pumpkinsów, żeby jeżeli przyjdą te, które stunują jednostki, wszystkie, które stunują, żeby najpierw tutaj stuny wszystkie zrobiły i ja wtedy jestem tutaj kryty. Mimo tego, że tutaj mamy doktora jeszcze i on nas leczy ze stunów, ale lepiej się zabezpieczyć. Podwójne zabezpieczenie zawsze lepsze, nie? Co to tutaj za helikopter leci? Ładny helikopter, ładny. Ale nie mój, więc musi paść. Dobra, wakumy teraz są i mamy takiego nowego, nie wiem co to jest, bosik, to nie jest nowy bosik, to jest takie jednostka, ona ogniem zieje, więc stunuje nas tym ogniem właśnie i się palimy bodajże, jak dobrze kojarzę, nie? Zobaczmy, będzie stun? Będzie się palił? Będzie stun? Nie ma? Co jest grane? Nie, to będziesz dalej stunował. Oj, niedobrze. Ale dobra, padnie na pewno. Zobaczcie, już ma pół życia i tutaj sobie postanowił coś zestunować. Nie, nic mu się nie udało zestunować. Chyba, że te doktorki wyleczyły tak szybko i nawet nie było widać. To dobrze, to ładnie, to mi się podoba. Oj, mamy 24 wave. I robi się ciężko, jak widzicie, tutaj przechodzą te jednostki. A tutaj kolejny to jest bosik? Nie, Giant Dual Blade Toilet. No i ma 900k praktycznie. No dobra, to on szybciej pada jak te jednostki, które tutaj były. Dobra, spokojnie, damy radę chyba. Oby ta jednostka nie przeszła? Nie, dobra. Te jetpacki jednak dają radę. Dają radę, a jak je upgrade'uję, mam nadzieję, że to zrobię, że dam radę je upgrade'ować na maksa i wtedy przekonamy się o ich prawdziwej mocy. Dobra, Dual Blade Towel. Jest, dobra, załatwiony. Jej, kolejny wave, 25. Jesteśmy na półmetku, mamy wave 30. I oto w tym momencie wszystkie moje jednostki, wszystkie moje jetpacki są na levelu 5, jest ich 15. Usunąłem tutaj pumpkinsa z przodu, mam 15 jednostek, więc teraz wszystkie jednostki będę upgrade'ował na level 6. Zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Teraz, jak widzicie, no, dosyć duży wave. Same mutanty i jeden, jak ty się nazywasz? Flying Buzzer Toilet, więc no, to dosyć już, o, nawet więcej ich jest. Myślałem, że tylko jeden. Ha, jest ich więcej. Dobra, ale patrzcie, jak to wszystko pada. Zobaczcie, jak to wszystko pada, jest bardzo ładnie. No lecimy dalej, zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Czy dojdziemy do 40, czy dojdziemy do 50? No zobaczmy. Wave 35 i tutaj może być trochę ciężko, bo mamy bossa 3-0 i bossa 4-0. Zobaczmy, jak sobie damy z tym radę. To jest 2, 3, prawie 4 miliony. Prawie 4 miliony życia. Ten pada dosyć szybko. Zobaczymy, jak pójdzie z boss toilet 4. Ale powiem szczerze, że przecież my mamy zasięg aż tutaj, więc nie powinno być zbytnio problemu z tym. Nie powinno być problemu, ale zerknijmy. Niech nas zaskoczy. Dobra, pół życia ma tutaj. No, dojdzie tutaj i padnie, co? Tutaj dojdzie, czy troszkę dalej? Zobaczmy. Oj, tutaj nie mamy doktora. Doktor nas tutaj nie wyleczy. Znaczy tutaj Werci, bo to Werci mechy są. Ale dobra, damy radę, spokojnie. Dobra, padł, super, fajnie, skip wave, bo tutaj z tymi to już sobie poradzimy na spokojnie, lecimy dalej, kolejne wave'y, ja tutaj już coraz bliżej jestem maksa, już kilka jednostek mam na 6 poziomie, więc lecę dalej, staram się wszystko wymaksować, zobaczymy, na 40 wave'ie czy damy radę, oj, czyżby 37 wave był ostatnim, zobaczcie, coś tutaj się, te cloud toilet były dwie, są dwie. Dalej, helikoptery duże. No one mają dużo życia. Dużo mają życia. Tu jakiś samolot. Co to jest? Bomb toilet. I tu jeszcze na końcu, co to jest? Jetpack mutant toilet. Oj. Ciężko. Idzie ciężko. Czy to przeżyjemy? Czy to jest ostatni wave? Zobaczmy. Przyspieszamy troszkę.
No, ten Military Rock Launcher, no, troszkę się obawiałem, ale 37 ogarnięte, zarobiliśmy to, jest dobrze. Oj, wave 38, nie? No teraz przy każdym wave'ie chyba się będę obawiał, że to koniec, ale tutaj zobaczcie, no, przechodzą, jest ich pełno i są dosyć daleko. Czy damy radę, czy mamy wystarczająco siły, żeby to ogarnąć? Oj, jest ciężko, to chyba będzie ostatni wave. Oj tak, przedostały się mutanty, no nie daliśmy rady. Tutaj już nie ma co przestawiać jednostek, bo no nie damy rady tego przestawić. No Wercia jeszcze próbuje, ale to nie ma sensu, bo no za dużo, tutaj miały problem. I to już jest koniec. 37 wave'ów, 111 cukierków w tej grze. No, nie udało się. 55 minut nam to zajęło. Nie udało się. Wracamy do lobby. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. No nie zrobiliśmy 50 wave'ów, ale chodziło o to, żeby zobaczyć, jak daleko zajdziemy. Musicie wziąć pod uwagę to, że graliśmy tylko legendami. Nie mieliśmy żadnych mitników. Także całkiem fajnie moim zdaniem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zostaw suba już teraz, zostaw lajka, komentarz bardzo mile widziany. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!